dzisiejszym odcinku Levela hostuję custom dla skinów z rozdziału pierwszego. Ja oczywiście między tymi skinami będę się chować i wszystko polega na tym, że Levela musicie domyślić, jakim skinem jestem. Jeśli zrobi to do top 10, to mi nie pozostanie nic innego, jak wygrać grę. Komu uda się wygrać, oglądajcie do samego końca. A no i co najważniejsze, pamiętajcie, żeby zostawić łapy w górę, bo być może jest to ostatni odcinek z tej serii. Jeśli chcecie, żeby było ich więcej, zostawiajcie łapy i subskrybujcie kanał. A few moments later. Długo nie musiałem się zastanawiać, którego skina ubiorę. Miałem do wyboru Renegade Riderkę, miałem do wyboru również długowłosego, czyli mojego pierwszego skina. Co ciekawe, widzowie, ja jestem łysy, a mój pierwszy skin w Fortnite miał długie włosy i był to gość, także coś tutaj nie gra. Dzisiaj kolejny odcinek obserwowania, będę musiała obstawić, którego skina wybrał Rafał i w dzisiejszym odcinku będą skiny z pierwszego sezonu. Ja grałam w pierwszym sezonie i mam nadzieję, że mi się uda odgadnąć i że nie pomylę się na przykład, że wybiorę skina jakiegoś z drugiego sezonu, bo będzie mała w topach. Lecimy na głowę miśka. Dlaczego na głowę miśka? Dlatego, że misiek na przykład kojarzy się z pierwszym rozdziałem. W sensie, nie wiem jak wam, ale misiek jest to skin, który jest po prostu na walentynki. Także pierwsze co, za czym ja tęsknię, jest to misiek. Dokładnie tak, widzowie, jest to misiek. Rzućmy tutaj koledze właśnie to, bo na razie się nie bijemy, więc możemy się po prostu tutaj, można powiedzieć, zakumplować tutaj z Aurą. I tutaj mam właśnie skina Aury. Jak możecie zobaczyć, na mojego skina mam mój pierwszy kilo w grze. Przez przypadek go kupiłem, widzowie. Dlaczego ja w ogóle go kupiłem? Kupiłem go dlatego, że ze starych czasów miałem tutaj za dużo fałdolców. Kupiłem te fałdolce przez przypadek, no i właśnie ten... Chociaż nie wiem, czy... Nie, to Renegade Raiderkę tak kupiłem, ale ten kill off nie do końca pamiętam. Widzę tutaj, jak widzicie, drewno, widzę tutaj bronię i widzę też niki. Znaczy widzę. Powinnam widzieć, ale nie widzę. Mam tutaj zaklejone, więc mam nadzieję, że tutaj odnajdę, gdzie jest strzałeczka do zmieniania graczy, bo tutaj też mam ją zaklejoną. Ten skin, którego wy teraz tutaj widzicie, jest to skinek, którym zawsze grałem z Zakrzakiem na turniejach. Ta peleryna jest z mojego, może nie tak do końca ulubionego skina, ale nie wiem, czy pamiętacie, mieliśmy skina właśnie, kurczę, który to był sezon? Mój ulubiony sezon to chyba 4. albo 5, w sensie wtedy mieliśmy, nie pamiętam jak ten ziomek się już nazywał tak szczerze, ale to jest chyba właśnie peleryna od niego. Pomóżcie mi, napiszcie w komentarzu. I dzisiaj można powiedzieć, że wracamy sobie do starych czasów Fortnite'owych i po prostu wszystko polega na tym, że ubieramy stare skiny i staramy się w to wszystko wczuć. Jak wygram, to Rafał spełnia jedno moje życzenie. On jeszcze o tym nie wie, także tutaj się zdziwi. Ja go nie słyszę. Czy w ogóle teraz pytanie? Właśnie, bo ja nawet nie wiem. Oni chyba mogą wszystkich broni używać. I teraz mamy problem. Dobra, lecimy do kolejnej osoby. Jakiego mógł Rafał wybrać skina? Wydaje mi się, że Rafał mógł wybrać skina z karnetu. I Rafał był taki... Gościotrup to był w pierwszym sezonie? Taki był mroczny gościu jakiś. Ej, teraz jak to nagrywamy, to jest dzień przed Halloween, jak nagrywamy ten odcinek. Więc Rafał może poszedł tutaj w klimat Halloween i jakiegoś mrocznego skina tutaj wybrał. Nie wiem, za chwilę się o tym przekonamy. Ja samą rozgrywkę wygram dopiero wtedy, kiedy uda mi się wygrać, albo po prostu Evela nie zgadnie, którym skinem jestem ja. Jeśli jej uda się zgadnąć, no to ja mogę tylko i wyłącznie wygrać ten odcinek za pomocą tego, że po prostu wygram grę. Jak możecie zobaczyć, dalej mamy Pumpkin Launchera w grze. I w sumie to jest taki item, który mało co w ogóle się zmieniał na przestrzeni lat. Także widzowie, ja mega lubię właśnie tą rakietnicę. Dlaczego? Dlatego, że mało które przedmioty, które kiedyś były, są w Fortnite. No, ale teraz na przykład mamy ciche SMG. Na razie co tu się dzieje? No, na razie się za dużo nie dzieje. Czekamy na strefę. Wszyscy zbierają tutaj macy i bronie, ale ja mam mega utrudnienie, no bo wszystkie bronie mogą być używane i tutaj jak zazwyczaj grają jakąś jedną bronią, to wtedy mi się eliminuje i wtedy wiem na przykład, że jak ktoś nie ma tej broni, to nie jest na pewno Rafał, no bo Rafał się stara i znaczy no nie może on na przykład nie grać w, tutaj z zasadami, jak to się mówi, dobrze to mówię? No wiecie, o co mi chodzi. Twoją drogą musimy znaleźć tutaj kogoś, kogo będziemy mogli sobie lekko obić, żebym tutaj nie miał lipy na koniec, także jak kogoś będziemy widzieć, musimy go po prostu kasować. Fajnie by było znaleźć też klucz, ale wydaje mi się, że to będziemy mega ciężkie do zrobienia. Musimy zebrać dużo metalu. Metal jest bardzo ważny, jak bardzo dobrze wiecie. Z czym mi się kojarzy w ogóle ten samolot? Ten samolot oczywiście występował na samym początku rozdziału drugiego. Wtedy on był rozbity tam u góry mapy. No i widzicie, cały czas ten samolot w sumie jest w grze. To taka ciekawostka, ale pewnie o niej wiecie, bo gracie dużo Fortnite'a. Napiszcie mi w ogóle, co wy myślicie. Czy Fortnite według was idzie coraz niżej, czy idzie coraz wyżej? Ja dzisiaj postanowiłem, że zrobię właśnie taki nostalgiczny odcinek Fortnite'owy. Mamy cały czas 71
osób, ale nie mam klucza. To jest najgorsze. Dobrze by było zebrać jeszcze jakieś matce i ja muszę kogoś walnąć z kill-offa. To jest najgorsze, bo pytanie, czy ja w ogóle tutaj kogoś takiego znajdę, kogo będę mógł po prostu wyeliminować. Mamy tutaj drugą osobę. Ona tutaj ma kill-off, taki gwiazdkę, ma plecak i na pewno Rafał będzie miał plecak. I ciekawe, czy Rafał tutaj już nauczył się, że ja zawsze mówię, że on wybiera faceta. I czy wybrał w dzisiejszym odcinku kobietę? Jak wybrał faceta, to znaczy, że on się nie uczy na błędach. I tutaj mam nadzieję, że mi wczyta wszystkie skiny, bo tu jest jakiś bambik i mam nadzieję, że nie będę miała problemu. I jakie Rafał lubi bronie? Wiem, że Rafał chyba lubi bronie snajperki. Ojej, kuś, nie gadajcie, że ja tutaj mam problem. Ej, w ogóle czekajcie, czy tu mi cały czas widać macy? Tak, cały czas macy mi widać, dobra. Czy oni jak tylko zbierają macy, to wtedy widać. Ja tak szczerze jestem pierwszy raz na tym trybie obserwatora. I tutaj, dlatego też nie będę zmieniała perspektyw w tym odcinku, dopiero jak się nauczę. I mamy AWP, dobrze by było taką AWP zabrać, ale no, nie bardzo jest jak. Miałem jeszcze dwie rybki, w sumie rybki też nam by się przydały, tak szczerze. I musimy zebrać ryby. One mi się kojarzą najbardziej z rozdziałem drugim, co ciekawe, ale no, to chyba o tym wszyscy wiedzą, co? Dobrze też by było wziąć coś do przechodzenia, czyli kulki chromu i w sumie to sobie weźmiemy. Pumpkin Launchera nie bierzemy, bo jeszcze walniemy się nim sami, więc no, lepiej uważać. Bombowe barwy? Kobieta? Rafał nie wybrał na pewno kobiety. Chociaż impulsy. A Rafał zawsze, jak nagrywamy teraz te odcinki, odkąd jest właśnie chrom, to on zabiera chrom, zabiera impulsy, bo wie, że w ostatniej strefie potrzebne są takie mu rzeczy, no i oczywiście bronie, no i na pewno będzie miał małe potki. No i na pewno będzie miał dużo maców, także szukam takiej osoby, która po prostu będzie miała wszystkie te rzeczy. No i żebyk tutaj znalazł, to dopiero klucz. Fajnie by było go znaleźć. Mamy launchpada. Launchpad na pewno nam się przyda, tylko przydałby się jeszcze jeden. Na pewno musimy zebrać macy, zebrać sobie wszystko i lecieć w dobre miejsce. I teraz właśnie widzę, że nie widać maców. Macy dopiero widać. Ile oni mają maców, jak zaczynają zbierać te macy? Aż włosa, tu czekajcie. Włosa zjadą. Ja mam teraz utrudnienie, bo ja wcześniej cały czas widziałam macy. Ej, ja widzę teraz, gdzie są gracze tutaj inni. Ej, ale jak gram tym starym skinem, to mega przypomina mi się właśnie rozdział pierwszy. W sumie też rozdział drugi, bo wtedy też tym skinem grałem wraz z Krzakiem, wraz z Masterem, ponieważ no, kiedyś grałem jeszcze z Masterem i z Masterem mi się kojarzy... Czekajcie, czy to jest to? Nie, to nie jest to. To jest to. Pozdrawiam, Master. Dobra, teraz mam problem, bo później jak na końcu nie będą zbierali maców, to ja nie będę wiedziała. Dobra, mam teraz ciężar. Dobra, ja w tym odcinku już chyba przegrywam. Nie, nie mogę przegrać. Tymczasem... Ej, pierwszy raz widzę ten plecak. Tam się coś będzie zmieniało, czy nie? Tymczasem? Chyba, że to się wybiera? Ej, pierwszy raz widzę ten plecak i ciekawy. Zbieramy sobie tutaj wszystko do końca i swoją drogą mamy 70 osób. Ja mam nadzieję, że nie zginę od strefy, no nie? Wiecie, o co chodzi. Dobrze by było zebrać jeszcze jakieś amunicje, jakieś coś takiego. Tak szczerze, to strefa już idzie. Jeszcze jako utrudnienie, to akurat Rafał dzisiaj stwierdził, że on się rozłączy ze mną na Discordzie i ja go nie będę słyszała. Dlaczego on tak zrobił? Ej, zebrałem bardzo mało metalu, tak szczerze. I to jest trochę przypał, to jest dosyć duży przypał. Musimy znaleźć jeszcze te poteczki. W ogóle napiszcie, jak wam się wydaje, czy uda mi się w ogóle coś dzisiaj zrobić, czy też inni zawładną tym, tym odcinkiem. Jeszcze mam utrudnienie dodatkowe, że nie widzę skinów. Dlaczego ja nie widzę skinów? Zdenerwowałam się. Mam nadzieję, że później mi wczyta te osoby, ale na razie chyba, że oni nie mają skinów z pierwszego sezonu i zabrali bambiki. Ale że ja nie znalazłem żadnej takiej fajnej emeczki, chociaż była tam. Dobra, musimy sobie zabrać to, bo będzie ciężko. Mam nadzieję, że później ta taśma, którą sobie nakleiłam na monitor, nie zepsuje mi monitora, bo będzie przypał. Ale jak coś, to Rafał mi tak kazał zrobić, także tutaj to będzie gówno. Dwie ślurpownice ktoś tu ma. Co za kozak. My już powoli przelatujemy do strefy i teraz się musimy dobrze skupić, ponieważ mamy bardzo dużo balonów w strefie i polecimy sobie może na wykrzywione wieże i wejdźmy sobie może na balon. Być może tam jest otwarty safe i coś stamtąd weźmiemy. Właśnie o czymś takim myślałam. Skulltroper. Tylko to jest z tymi takimi pomiędzystymi oczami, ale mi się wydaje, że to... nie robi różnicy. Czy to z pierwszego sezonu? Maców ma dość mało, ale ma tutaj spray, ma dynietnicę, no i ma tego skina faceta takiego właśnie, co powiedziałam, w stylu halloweenowym, bo Halloween. Nie mam pojęcia. Tutaj mamy kolejne osoby i z tego, co widzę, tam też jest aura. Jestem ciekaw, czy jest jakiś OG skinek, taki stary, stary skinek, czy ktoś w ogóle coś takiego ma. Fajnie by było, no ja, co ciekawe, teraz jedynym moim OG skinem jest tylko i wyłącznie Renegade Riderka, ale co ciekawe, no jest to jeden z najlepszych skinów, które można mieć ekskluzywnie. W sensie, no jest bardzo stary. Jest bardzo ładny. I 70 osób, do top 10 mam czas. Dużo mam czasu. Zobaczmy tutaj na mapę. Tak to wygląda na mapie. Ej, tutaj pełno ników z lewej strony. Ja nie mogę tutaj patrzeć na to. Nie ma tu nigdzie Rafała, nie ma, szkoda. Można tutaj pościemniać. Ej, rybka, rybka, rybka.
I mam nadzieję, że w sensie nie będę mu wchodził. Niech sobie tutaj chłopaki, wiecie, niech sobie tutaj chłopaki pootwierają. Ja wezmę to, co będzie niepotrzebne, no nie? Dobra, już myślę, że mogę wejść, także... Odpalmy sobie to. O, dobra. Wow, myślałem, że on strzelił z rakietnicy, ale by był przypał. Ja uciekam, zabrałem sobie złoty przedmiot. Mamy dosyć dobrą pompkę. No, możemy po prostu teraz wylecieć i znaleźć sobie bezpieczną lokację. Ponieważ, no, tutaj bezpiecznie nie będzie. Mamy launchpada. Dobrze by było mieć jeszcze jakiś chrom. A chrom możemy, pytanie, gdzie znaleźć? Chrom możemy znaleźć już tutaj w sumie. Wszyscy zbierają macy. Ja mam bardzo mało maców. Dzisiaj wydaje mi się, że zginę bardzo szybko. Ale trzymajcie za mnie kciuki. Kolejna tutaj babeczka halloweenowa. Ale właśnie Rafał mi się wydaje, że on faceta wybierze. Rybę! Rybę mógł Rafał... To pod... Duże płotki. Dobra, Rafał nie zabiera dużych płotek. Ta babeczka. Jumppad. Rafał w ogóle używa jumppady? Jumppady teraz się opłaca? Brać czy nie? I to chyba nie jest z pierwszego sezonu. Czy jest? Nie pamiętam, żeby taki skin był. Chyba, że był, a to jest edycja po prostu do niego. Mhm. Czy to jest Rafał? Nie, to nie jest Rafał, bo ma duże płotki, a jak wiecie, Rafał nie zabiera dużych płotek, także to nie jest na pewno Rafał. Wydaje mi się, że jeszcze nie obserwowałam Rafała. Boję się trochę braku matców, jest cały czas 70 osób, to jest mega dużo. Jak wiecie, ktoś zaraz może strzelać, bo odpali się gniew burzy, prawdopodobnie. Okej, rozłożyłem sobie tutaj jumppada, weźmy sobie tutaj te chromowe rzeczy. W sumie to nie wygląda trochę jak pierwszy chapter, pierwsze sezony i tak dalej. W ogóle dajcie pomysł na kolejny odcinek, jaki rozdział, jaki sezon przywrócić i już zrobimy tylko skiny z danego na przykład sezonu. To by było mega dobre. Albo tylko 100 Black Knightów, to też by było mega dobre. Ej, umówmy się tak, że jak odgadnę w dzisiejszym odcinku... Oj, ta taśma to... Muszę sobie tu coś podłożyć. Kolejną taśmę, żeby nie było, że podglądam. Prześwituje mi trochę. No i elegancko i teraz totalnie nic nie widzę. Ej, patrzcie się, ktoś tutaj ma tyle rakiet... 999 cegły. Ale kobieta, nie. Patrzcie się, pierwszy sezon... Rafał. Co wam się kojarzy? Co wam się kojarzy? Pierwszy sezon i Rafał. Wiem. Gościu... kapeluszu taki czerwony, on miał taki kapelusz, ten taki, to jest taki bambik, czarne włosy, on taki wąs miał, czy coś takiego? Ej, dajcie znać, czy wiecie, jakiego skina mi chodzi, ale to było z pierwszego sezonu. O nie! Co tam się dzieje? On w ogóle nie ma zielonego pojęcia, że ten gościu tam jest. Teraz pytanie, skąd ja mam wiedzieć, ile on ma maców? Nie, Rafał nie wybrał. Jak Rafał nie wybrał dziewczyny? Rafał chyba zazwyczaj kupuje, chociaż on gra tam z kimiś skinami. To nie jest powiedziane, że on tylko facetów wybiera. On specjalnie pewnie na tych odcinkach wybiera facetów, żeby, nie wiem, nie była zazdrosna, że mu się jakiś skin podoba. Pewnie tak. Dwie sekundy i możemy się od teraz bić. Strefa jest mega ciekawa. I swoją drogą ja mam tutaj mega fajny pomysł, żebyśmy sobie gdzieś się tutaj schowali. Ale ja na razie polatam na balonach. Mamy dosyć dużo maców. Tutaj się już 60 osób, no jak możecie zobaczyć, niektórzy się już wyeliminowali. Tutaj mamy gościa i on tam kampi u samej góry, najgorzej. Gorzej jak ja właśnie dostanę jakąś taką bombę, dosyć dużą. Nie wiem, co mam zrobić, tak szczerze. Mam nadzieję, że mi tu nikt nie spadnie. Dobra, dostał tam ktoś. Tak, tak, tak. To będzie Rafał! Myślicie, że to będzie Rafał? To musi być Rafał! Patrzcie się! Chrom! Mówiłam o chromie. Ma epotki. Mówiłam. Zbiera dużo metalu. Zbiera bardzo dużo metalu. Powiedziałam w tym, że szukam faceta, ale jak ja zobaczyłam tego skina, to od razu Rafał. To jest skin, którym Rafał zawsze na początku grał. Ta kobietka. I właśnie i tym facetem czerwonym. On na zmianę chyba grał. I to jest kill-off. To jest chyba najrzadszy kill-off. Przynajmniej tak mi się wydaje, że to jest jeden z bardzo rzadszych kill-offów. I tak samo lotnia... rekin taki? Z rekinem chyba tak. Ta peleryna i Rafał takim zestawieniem często grał. I tak, taka broń, shotgun, kłodki. Wszystko mi pasuje. Dużo matsów. Na razie obstawiam, że to jest Rafał. Jeszcze tutaj muszę poobserwować. To jest zwykła parasolka. Zwykła parasolka jest. To jest po prostu zwykła parasolka. Można taką dobrać. Ej, nie wiem tak szczerze teraz. Wejdźmy sobie tutaj do środka. Trochę się boję, dlatego że ktoś tu... Ej, nikt tutaj nie siedzi. A więc... Ojejku! Nie trafiłem! Nie trafiłem! I sobie napiszcie w komentarzu. Rafa, co ty zrobiłeś? Co za te ruchy? To takie nie Rafałowe, bym powiedziała. Ej, ja tak się strasznie tutaj starałem, żeby go trafić, że go nie trafiłem w ogóle. I cały czas ktoś do mnie bije. No dajcie spokój, ludzie. Co wy robicie? Dobra, na razie tutaj zaznaczam tą osobę. Daję tutaj na razie 80% mówię, że to jest Rafał. Jak zobaczyłam tego skina, to od razu mówię, no to musi być Rafał. Jak to nie jest Rafał, to będę zawiedziona. Ej, 57 osób. Co ciekawe, dzisiaj mam anonimowy tryb. Jestem ciekaw, czy komuś uda się mnie odnaleźć. 56 osób, ja czekam. Nie śpieszy mi się nigdzie. No tam ktoś się leje. Gorzej jak będzie, wiecie.
pęknie w burzy. Ja na razie jestem bezrobotny. Jestem ciekaw skinów, które ludzie mają. Dobra, to jeszcze może być Rafał, ale Rafał nie ma tak poustawianych tutaj broni. On ma na pierwszym miejscu potki, leczenie, a Rafał tak nie ma zazwyczaj. I to kobietka taka, no nie. Banan. Czy Rafał może być bananem? No dużo matsów ma. Wow, coś tam się komuś chyba przyciął rybki. No to też mógłby być Rafał. Ojejkuś, robi się ciężko. Musimy poczekać, kto tutaj jest. Trzecia strefa na 9. Za 46 sekund dojdzie. 51 osób. Już tutaj nawalają. Tam się wszędzie leją. O, tam się chłopy leją. Patrzcie się. W sumie dobrze by było... Ej, co oni tam robią? Oni się tam klepali i co teraz? Nic? Wy często mi piszecie, że ja tutaj siedzę, ale ja tu muszę dotrwać do samego końca, widzowie. To jest też challenge dla mnie. Dobra, to jest jakaś babeczka. No ja powiedziałam, że Rafał niby facetem. O nie, spadnie i nawet nie... To nie jest chyba z pierwszego sezonu, to coś nie wygląda jak pierwszy sezon. Na pewno Rafał wybrał takiego właśnie typowego dla pierwszego sezonu, czyli tamtą babkę. Na razie tamten skin mi wszystko i mówi, krzyczy ten skin. Ja, Rafał, wypisz mnie, a spełnię twoje marzenie. Gorzej jak ktoś tutaj na tym drzewie siedzi i wiecie, celuje ze snajperki do mnie. Dobra, mamy strefę, jest git. A to jest Renatka, to jest ryba Renatka? Czegoś takiego nie było w pierwszym sezonie, także wydaje mi się, że to na pewno Rafał by... Ryba była chyba, ale... Takiego skina na pewno nie było. O, jest w ogóle, co to za skin, nie podoba mi się. Chociaż kilo w Rafała! No i tak jak myślałem. Tak jak myślałem, tak szczerze. Dobra, to nie jest pierwszy sezon. Chyba, że są skiny, o których ja nie wiem, ale tak mi się wydaje, że nie. Ja tu potrafię czasami coś przewidzieć, tak szczerze. Tutaj ta w czapce to też nie, to też nie. I dobra, muszę szybciej to zrobić i muszę przejść po prostu po każdym skinie. O, to jest ten jeden z tym, tą jedną rakietnicą, tam jest ten gościu. Ciekawe, czy zużyje ten jeden strzał. Teraz się przekonamy. On rzuci pod siebie pe... A, nawet nie zdążył. A to jest ten. To jest ten gościu, co miał dwie ślurpownice, czy to jest ktoś inny? Bo chyba jeszcze nie było takich tych. 34 osoby w grze. Ja dalej sobie tutaj siedzę. Pobijałem niektórych, niektórych nie. Mam nadzieję, że nikt nie ma Gogana. Właśnie. Krom. Potki. Miarę dużo cegły. Nie mogę tutaj myszką ruszać, bo później nie mogę znaleźć sobie przycisku tutaj. Poczekamy, zobaczymy, kto stąd wyjdzie. 33 osoby. Coś jest pode mną. 32 osoby, mamy kulkę, ale czuję, że tu będzie strefa. Dobra, i Bambika mi dało, no nie. Twitch kamyk, ten Twitch kamyk ostatnio mocno pojechał. Dobra, i chyba to jest pierwszy skin, który był. Dwie ślurpownice, przynajmniej taki skin już był, 31 osób. El Marcelo znowu tutaj wyjaśnia, zobaczcie jak mamy daleko strefę. W sumie tu nie ma połowicznych, ja w ogóle o tym zapomniałem. Oj, musimy uważać, musimy być bardzo cicho i przejść sobie po prostu kulką. Dobra, my idziemy od początku teraz, czyli ja już wszystkie skiny widziałam. No albo którymś ze skinów... którego wybrał Rafał, nie wczytało mi go, ale bo po prostu Rafał jest tamtą babeczką. Lecimy do strefy, bo tam gość był za mną z rakietnicą. Ej, daj mi znak jakiś, że to ty. Rafał mnie nie słyszy. A jakbym nie słyszał, to pewnie bym tutaj... Ja często też po głosie Rafała wiem, kiedy on kłamie, a kiedy nie, i dlatego się pewnie rozłączył. Dobra, wydaję matcy, żeby inni nie mieli, bo ja i tak za chwilkę zaraz zginę. Dobra, podleczmy się. Wydaje mi się, że tutaj dobrze sobie zająłem. Nie wiem, czy nie powinienem kołnów tutaj dać. Dałem sobie co innego. On nie może troluje. On może był na tym Skybase i mu się nie udało wyjść. Bo nie wiem, czy wiecie, ale kiedyś mnie strolował i się steamował i grał duo na solo. Znaczy duo, to było chyba... Jak on to zrobił? A, oni się steamowali po prostu. Tak, 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 tak. O, dostał. No i co? Trzeba było do mnie bić wcześniej? Trzeba było bić do Rafy? Czekamy, co tutaj się wydarzy. 25 osób. Poczekamy, zobaczymy, ile ta babeczka ma maców. Jak ma dużo maców? Jestem przekonana, że to jest Rafał. Jak to nie jest Rafał, to nie wiem, kto mógłby mieć takiego skina. Ktoś to na pewno bardzo długo gra w Fortnite'a. To jest w ogóle turniejowy skin Rafała, przecież dużo osób na turniejach nim grał, przynajmniej Rafał może nim grał, może nie dużo osób, Rafał nim grał na turniejach. No i dlatego wybieram tego skina. Ajajaj, szkoda. Tam ktoś zginął. I w ogóle sprawdzimy, czy Rafałowi się uda wygrać, bo jeżeli uda mu się wygrać, a ja odgadnę, że to jest on, to wtedy przegrywam. Ja jestem przekonana na 99,9%, że to jest Rafał. No Rafał, on musi, nie wiem, musi jakoś bardziej, tak wiecie, on nie myśli o tych odcinkach, ale wybrał dziewczynę w sumie, a zawsze wybiera facetów. No nie. A co tu się stało? Akurat, patrzcie się, miałem tu otwarte. Nie wiem dlaczego. Myślałam, że będzie tak ciężko w dzisiejszym odcinku, a było naprawdę easy. Albo po prostu teraz jest dużo więcej graczy z tych sezonów, to zaczęli grać później i po prostu mało osób ma takich właśnie oldschoolowych skinów, że tak powiem, no bo to jest taki oldschoolowy.
Wow, muszę... Czy ja muszę być zawsze dobijany? W sensie miałem dwójkę tu na raz. Na pewno jest, Rafał. Zobaczcie, a 12 osób, czyli ja już muszę obstawić, już nie mogę zmienić zdania, więc jak on padnie za chwilę... O, Rafał chyba do mnie pisze. Nie, to nie Rafał. Rafał tam, patrzcie, on tam akurat przeładowywał broń. 11 osób, także ja już na 100% odpowiadam, że tym skinem jest Rafał. Jeżeli Rafał wygra, to ja przegrywam, a jeżeli nie wygra, a ja odgadnę, że to jest on, a to jest on na pewno... To wygrywam, spełniam moje życzenie. W następnym odcinku powiem wam, jakie było moje życzenie. Ej, no znowu mnie... Te kule, no... No nie! Ej, napiszcie w komentarzu, dajcie znać w komentarzu, wymyślcie coś, co mogę powiedzieć Rafałowi, że ma to spełnić, jakieś życzenie. No. Really? I my się tutaj będziemy leczyć w dwójkę. Rafał też często zabiera te spreje. Kulkę i w ogóle wydaje mi się, że bardzo mało osób tutaj zabiera te kulki. Ej, 9 osób, on padnie. No! Dobra, widzowie. Ej, on nie mówcie, że on wiedział, że ta strefa tu dojdzie, że ona się cofnie do niego. Dobra, dostał. Przechodź, szybciej, Rafa! Ja cię kręcę. Dobra, jestem. Nie wiem, widzowie. Och. El Marcelo, no ja go wywołałem, ale widzowie, ile ja tam miałem szczęścia, to ja nie mam pytań. Pytanie, czy Ewela zgadła? Ja już sobie odsłaniam i sprawdźmy, czy jest tu gdzieś Rafał. El Marcelo, dobra, mamy El Marcelo, mamy żuczka, który padł, mamy kamyka, bestie, napalony, dobra, i tam to był na pewno Rafał, nie ma już z nami Rafała. Zobaczmy, kto to wygra i mamy tutaj jeden na jeden, a nie, jeszcze ktoś jest. Twitch kamyk. Ej, ten Twitch kamyk jest niesamowity, widzowie. No Rafał nie przejął Highgrounda. Jakby przejął Highgrounda, to moim zdaniem byłby winek. Także nie zastosował się do swojej taktyki, którą każdemu zawsze wszędzie mówi Highground, Highground będzie win. Nie zrobił Highgrounda, no i nie było winka, także w takim razie ja wygrywam. Piszcie komentarze, co Rafał ma zrobić. No i do zobaczenia w następnym odcinku. No i oczywiście jeszcze poczekajcie, Rafał wam powie, kto wygrał. I bestia Morlinek po raz 95, widzowie. Jeśli wy chcecie wygrać, wpadajcie na Discorda, tam nagrywamy odcinki. Zostawiajcie łapy i wbijajcie na te filmy. Trzymajcie się, na razie, piona.